Cześć, zapraszam Was na sklep motoretropresscapsule.pl, na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory. Bordowy polonez, polonez Borewicz biały, polonez Karo Plus, ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto Retro Press. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem. Dzięki temu wspierasz mnie, mój kanał, i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. Cześć, z tej strony Oskar. Dzisiejszy film chciałbym nagrać jako przestrogę wszystkim posiadaczom starych samochodów czy klasyków. Najpierw chciałbym, żebyście zobaczyli, jak wyglądał pewien polonez akwarium z lat 80. w 2020 roku. To był polonez akwarium z wstawionym silnikiem GSI, którego właścicielem wówczas był Rafał. Pojawił się i Rafał, i jego samochód właśnie u mnie na kanale w 2020 roku. Zobaczcie, jak wyglądał wtedy ten samochód. Tutaj wprowadzone zmiany w kolejnych latach. W 1985 roku zmienia się przód. W 6 dodane zostaje z tyłu okno. Samochód ma większą pojemność. Koniecznie. A teraz sobie zobaczcie dalej, jak ten samochód wygląda obecnie w 2023 roku. Ale sprawa była taka, że ten samochód w 2021 roku trafił do jakiegoś blacharza, jakiegoś mechanika, jakiegoś lakiernika i miał być naszykowany, tam poprawiony, coś miało być tam w nim zrobione. Jakieś drobne poprawki blacharskie, jakieś drobne poprawki lakiernicze i samochód stał miesiącami, z tego co mi wiadomo. Stał pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu stał chyba półtorej roku i cały zerdzewiał z pięknego samochodu, który był lalką. Laleczka po prostu. Po prostu zerdzewiała cała podłoga. W podłodze są dziury, w które można normalnie włożyć rękę. Doły drzwi, i to wszystkich drzwi, są zerdzewiałe, pognite. Progi praktycznie przestały istnieć, przynajmniej przy krawędziach, ale i tak prawdopodobnie całe trzeba wymieniać. No po prostu, jak samochód doprowadzić do ruiny w ciągu półtorej roku? I przestrogą jest to, chciałbym, żeby to była przestroga dla wszystkich posiadaczy starych samochodów, żebyście nie trzymali samochodów pod chmurką, na deszczu, w śniegu czy w krzakach, tak jak właśnie ten samochód Rafała stał gdzieś w śniegu, gdzieś w trawie, woda parowała z trawy w deszczu i po prostu nikt się nim nie interesował. Oczywiście w środku również pleśń się pojawiła, zgnił i samochód no, nadawał się już na praktycznie na wywóz na złom, na ulicę Strażacką w Warszawie, tak jak mi powiedział Rafał. No, ale na szczęście został odratowany przez jednego z moich kolegów, przez Maćka, który ma poloneza Karo i będzie go odnawiał, ale to jest, niech to będzie przestroga dla wszystkich, żeby nie zostawiać klasyków gdzieś po prostu na świeżym powietrzu, no bo po prostu one gniją, rdzewieją, tylko trzymajcie je w garażach, czy w parkingach podziemnych, czy chociażby nawet pod plandeką, chociaż to też jest niezalecane. Niech to będzie przestroga po prostu. Oczywiście proszę to potraktować jako taki żart, ale obejrzyjcie, jak ten samochód sobie wygląda teraz. No.
Ciężki papaku. Znaczy tak go wyzywa, śmietniku, śmietniku. Kurde, kochany samochodzik. Przyjechał na lawecie Polonez. Szkoda, że to teraz tak wygląda, niestety. Bo te drzwi to już całkowicie się nie nadają, moim zdaniem. Do wymiany chyba, te chyba też. Aj, kurde. Taki był fajny samochód jeszcze 3 lata temu. Ale Maciek go doprowadzi do porządnego stanu. Felgi jak skorodowały, Boże Święty. Przecież te felgi błyszczały. A teraz jest ile rdzy? Dramat. A jak to wygląda, tutaj nawet już siekierka gnije. I tu z tyłu. No Maciek będzie miał dużo roboty, ale to jest do zrobienia. Najlepiej kupić drugie drzwi. No. Co? A z Warszawy. Ale on jedzie dalej jeszcze. On jeszcze dalej jedzie. Tutaj tylko chwilowo zatrzymaliśmy się. Jestem, bo to jak blacha samochodowi do wody. Pan? Tak? Ale to jest część ma tego nie uruchomić. Mamy, no. A pan jeszcze pracuje? Nie jest zakopany. Dobra. Może chwilę połączę, nie? No. Na pewno tam, w te krzaki? Czy gdzie jest inny? Znaczy, go później wykierujemy. Przepchniemy go, no. A, to mamy się inaczej ustalić. A dobra, ale przepchamy. Przepchniemy go, dobra. Dobra. To co, zrzucać? Zrzucać. Macie taką stronę kontaktową. Ci pomóc go składać. No to na pewno. To przynajmniej ten silnik tutaj, no. Z elektrykę, tak? Podłączyć tu. Trzeba ogarnąć tą szatą Oskara i zawieźć to tam. Bo to jest zwykła wiązka, w sensie nie przerabiana. To jest wiązka od GSI. Tak, ale oryginał. Oryginał. To. Bo to ona też. To ci się podoba. Wiesz, tak, że ten tego idziesz. Tu ma trochę dodatkowej elektryki. Bo tak, dodatkowa pompa paliwa, która jest tu. Mhm. Ona normalnie jest gdzieś tu, sobie leży. No przy składaniu trzeba będzie to poukładać. Dodatkowy klaksony. Przekaźnik, nie pamiętam, czy od halogenów, czy od... o dodatkowych świateł drogowych. Mhm. Bo przecież wiesz, karówka miała pojedyncze reflektory, a tu są podwójne. Mhm. Więc dodatkowy przekaźnik do świateł drogowych. Co? Czy ukradzione są? Nie ma. Nie. No nawet widać kształt, że tu jest pod kwadratowy ten. I oczywiście te wkładki to sobie przełożę z tamtej, nie? Mhm. No tak. Tu były dodatkowe też jakieś tam od kogutów i tak dalej, wiesz. Wycięte, ale tam też masz takie odkryte, więc tu też pewnie będziesz musiał wyciągnąć, żeby... No, coś się myśli.
Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arcade'y, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTubie. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.